Panie prezesie, byliśmy dziś świadkami nietypowej prezentacji. Po pierwsze, prezentacja interaktywna produktu, niczym prezentacja iPhone'a. Po drugie, testowanie samolotu w sposób nietypowy. Skąd taki pomysł? Zawsze byliśmy firmą, która wytycza nowe trendy, która się rozwija, która pokazuje trochę produkty nieszablonowo. Z drugiej strony Muzeum Lotnictwa, obiekt ponadczasowy, obiekt minimalistyczny z pięknym designem, czyli generalnie wpisujące się w najnowsze trendy, które my również przynosimy na nasze produkty. Co wyróżnia system Prolux? Dlaczego jest innowacyjny? System Prolux wyróżnia przede wszystkim dwie rzeczy. Oprócz tego, że jest to okno energooszczędne, dodatkowo postawiliśmy na dwie cechy. To jest bardzo ładny design minimalistyczny oraz większa powierzchnia szyby, około 22% w porównaniu do tego typu produktów konkurencji. Podczas konferencji Fani Przestrzeni zostały pokazane przełomowe rozwiązania Oknoplast. Czy Prolux jest następcą linii Platinium? Czy odniesie sukces? Tak, Prolux jest następcą linii Platinium. Linii, która odniosła jeden z największych sukcesów w historii sprzedaży firmy Oknoplast. Przez 10 lat sprzedaży tego produktu, sprzedaliśmy go na poziomie 300 milionów złotych. Moim zdaniem Prolux powinien przebić tą sprzedaż. Osobiście planuję, że sprzedaż tego produktu przez kolejne 5 lat powinna sięgnąć 450 milionów złotych. Jak pan podsumuje 2014 rok? 2014 rok dla grupy Oknoplast był dobry. Zakończyliśmy ten rok wzrostem sprzedaży na poziomie kilkuprocentowym. A jakie są perspektywy na obecny 2015 rok i kolejne lata? Jeśli chodzi o 2015 rok, planujemy kolejne wzrosty. Chciałbym osiągnąć sprzedaż na poziomie 520 milionów w całej grupie. W kolejnych latach również planujemy wzrosty kilkuprocentowe co najmniej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.